Hej, hej, witajcie moi drodzy. Z tej strony jak zwykle Michał Kośla. 18, więc pozwoliłem sobie na live'ika dla was porozmawiać. Dzisiaj będzie troszeczkę, może nie bezpośrednio o zdrowiu, ale też o ważnych relacjach. Okej. Już tutaj, witam, witam. Udostępnię, witam. Dzisiaj troszeczkę będzie o takiej magicznej czynności, niezwiązanej może z olejkami eterycznymi, ale uważam, że ważnej w każdym aspekcie naszego życia. Już momencik sobie tylko odświeżę, udostępnię na swoim fanpage'u i porozmawiamy sobie o tym, co mnie nurtuje od blisko iluś lat. A jak zrozumiałem to, to pozwoliło mi tak naprawdę osiągać wiele rzeczy, których i wam polecam. Już jeszcze chwilkę i będziemy mówili. Słuchajcie, tytuł mojego live'a jest słowo, czynność, tak, którego nie możemy zrobić nigdy w życiu. Co to jest? Wpiszcie mi, jak możecie. Witam Marlenko, witam Renatko, Dorotko, witam kochane. Kochani wszystkich, słuchajcie, czego nie możemy robić, gdy chcemy osiągnąć sukces? Zastanawialiście się, co to może być? Ja powiem szczerze tak. Dlaczego w ogóle mogę na ten temat się wypowiadać? Generalnie powiem tak, jestem przedsiębiorcą już z 20-letnim doświadczeniem. Różne firmy miałem raz, tak jak wam opowiadałem, raz było lepiej, raz gorzej. Popełniałem wiele błędów, tak? Też musiałem zrozumieć świat ekonomii, świat biznesu, ale tak naprawdę musiałem zrozumieć siebie. To, co ja chcę osiągnąć i dlaczego chcę to osiągnąć. Nasze dlaczego jest bardzo ważne, tak? Dlaczego jeśli budujemy jakikolwiek biznes, to musimy sobie powiedzieć, dlaczego to budujemy. Musimy mieć wizję, cel, później planujemy, mamy drogę, tak? I dążymy tą drogą do celu. Ale co może się wydarzyć po drodze lub na samym początku naszej, nie tylko biznesu, naszego życia, co będzie jakby determinowało nas nie do osiągnięcia sukcesu, tylko tak naprawdę do osiągnięcia porażki. Ja uważam, że takim magicznym słowem, które powinno być całkowicie wyrzucone z naszego słownictwa, to jest słowo spróbuj. Słuchajcie, próba, słowo spróbuj, uważam, że nie powinno w ogóle istnieć. Zauważcie, że jeśli podchodzicie do jakiegokolwiek biznesu, jeśli powiecie sobie, zakodujecie, ja to spróbuję, automatycznie wasza podświadomość jakby pozwala na waszą porażkę. Nie ma czegoś takiego. Jeśli chcecie się zaangażować w czymkolwiek, czy to w sferze życiowej, w sferze biznesowej, czy nawet w sferze zdrowotnej, tak? Jeśli chcę się odchudzić przykładowo, no czekam na ten swój Zen projekt, który już za chwilę kurier mi podwiezie, podobno 7 ma przywieźć, więc będę was męczył tym odchudzaniem, tak? Czy tym zdrowiem moim. Ale słuchajcie, ja nie podchodzę do tego, żeby spróbować. Ja to robię, tak? Bo ja widziałem wiele też tragedii takich, że ludzie podchodzili niby z dużym zaangażowaniem, ale gdzieś było tutaj w głowie zakodowane, ja to spróbuję. Może mi się uda, może mi się nie uda. Taka szala, wiecie, waga. Uda się, nie uda. Ale automatycznie, jeśli powiecie sobie, ok, wchodzę do jakiegoś biznesu, czy robię, tworzę biznes, i powiem sobie, spróbuję tego biznesu, to automatycznie wasza podświadomość przyjmuje waszą porażkę i tak naprawdę usprawiedliwia was poniesienie tej porażki, tak? Jeśli powiecie sobie, spróbuję przykładowo network marketing, bo ja promuję ten network marketing, uważam, że to jest ta gałąź, ta branża, jedna z najlepszych, jakie w ogóle świat stworzył. Jeśli ja to promuję, to promuję, rozmawiając z kimś, mówię, nigdy nie próbuj tego. Masz network, to jest normalne narzędzia, normalny biznes, musisz go wykonywać, pracować, robić. Tak samo, jeśli chcesz się odchudzić, zrzucić, nie wiem, piękną sylwetkę mieć, to musisz to robić. Nie możesz spróbować czegokolwiek. No zauważcie, jest partnerstwo, kobieta z mężczyzną, jakby się próbowali kochać, całować, to co z tego by wyszło? Oni to robią. Odruchowo oni to robią, ale nigdy w życiu nie próbują. Chyba tak, tak jest. No jeśli kucharka przykładowo gotuje obiad, ona nie próbuje go ugotować, tylko ona go gotuje. Nie ma słowa próbuje coś zrobić, tak? Co z tego jakby, nie wiem, od urzędników, od etatowców, nigdy pracodawca nie będzie wymagał spróbuj coś zrobić, tylko zrób to.
A gdy w momencie jesteśmy, nie wiem, sami dla siebie z szefami, sami się kontrolujemy, pojawia się u nas w głowie takie magiczne słowo, ja to spróbuję, tak? Nie ja to zrobię, tylko ja to spróbuję. Możecie sobie nawet mówić, nie, to nie, mnie nie dotyczy, ale zauważcie, ile w życiu powiedzieliście słowo spróbuję, tak? Czy powiedzieliście nawet do swojego dziecka, spróbuj to zrobić. Nie zrób to, tylko spróbuj to zrobić. I to jest tak naprawdę na tym etapie dziecko już ma zakodowaną możliwość porażki, bo on próbuje. Nie wolno dziecku powiedzieć, spróbuj to zrobić, tylko zrób to. Zmotywować go, zrobisz to, nawet już zrobisz to, zrobiłeś, ale nigdy spróbuj to zrobić. Zauważcie, starajcie się w ten sposób podchodzić do nawet swoich najbliższych. Nie mówić spróbuj, tylko zrób, zrobiłeś, jesteś w stanie to zrobić. W ten sposób się motywuje, tak? Nawet jeśli ja chcę siebie zmotywować, to ja nie mówię, kurde, Michał, siadasz dzisiaj przed kompem, zrób fajne ogłoszenie, tak? Nie mówię zrób. Nie, nie, to znaczy ja mówię, sorry, już się zagmatwałem. Mówię, zrób fajne ogłoszenie, tak? Lub stać ciebie, żeby zrobić, a nie spróbuj zrobić ogłoszenie. Czy spróbuj napisać tekst, spróbuj napisać jakiś, nie wiem, artykuł, tylko zrób to. Książkę przykładowo teraz piszę o tej aromaterapii, no już coraz więcej tych rozdziałów się pojawia, ale ja nie próbuję tego, tak? Tylko wertuję tysiące innych jakichś portali medycznych i tak dalej, przekuwam tą wiedzę na kartkę i ja tego nie próbuję, ja to robię. Tak samo jak mówię, odchudzanie, czy network marketing, czy biznesy wasze, czy życie nie powinno się opierać na próbach. Słuchajcie, wiecie, dlaczego o tej próbie tak dzisiaj mówię? Dlatego, że wypowiedź jednego z liderów polskich usłyszałem, powiem tak, sam kiedyś ten błąd próbowałem. Zapraszając do swojego biznesu mówiłem, słuchaj, spróbujesz, nie spróbujesz, poznasz nowe możliwości. I wielki błąd robiłem. Tak, ja teraz zrozumiałem, że to był wielki mój błąd, bo od razu mówiłem temu człowiekowi, tobie się nie uda w tym biznesie, bo ja ciebie zapraszam, żebyś to spróbował w tym biznesie. Nie ma czegoś takiego. Od razu dałem mu pozwolenie jego psychice, jego podświadomości, żeby tam taka kaczka jest, żeby nam chłaptała, nie uda ci się, nie uda, ty tylko próbujesz, tak? Ty nie robisz tego, ty tylko próbujesz. I właśnie wywołała to przede wszystkim coś takiego, wiele ogłoszeń, które teraz widzę w necie, zapraszając do biznesu, jakiś tam jest dopisek, spróbuj nowych możliwości. Ale co ma spróbować możliwości? Jak ma spróbować, tak? Nie wiem, to jest cukierek, że go poliżemy i odłożymy? Nie, to jest nasza życiowa szansa, nasz biznes, tak? Nasze życie. My życia nie możemy próbować. Aczkolwiek, no, ktoś może się ze mną nie zgodzić, tak? I bardzo dobrze, jeśli ktoś by się nie zgadzał, bo ile osób, tyle powinno być przemyśleń na ten temat. To jest moje przemyślenie, tak? Ja widzę, że im mniej słowa spróbuj używam, czy im mniej jakichś tam prób robię, tylko angażuję się w coś, tym więcej mi wychodzi takich wartościowych rzeczy, tak? Tych osiągam swój cel, zamierzony cel. To jest tak, kobieta w ciąży zaszła. Czy ta kobieta będzie próbowała rodzić? Czy ona rodzi? No moi drodzy, i wypłyniecie gdzieś tam na jezioro, na rzekę, czy wy próbujecie dopłynąć brzegu, czy wypłyniecie? No już taka wizualizacja. Nie ma czegoś takiego podejmowania próby, tylko wy macie ten cel. Jesteście na środku jeziora, musicie dopłynąć do brzegu, bo co? Bo utoniecie. Czy tam jakieś są analogie, że wy spróbujecie, nie spróbujecie? Nie, wy od razu dążycie do celu, dążycie do tego brzegu i dopływacie. Słuchajcie, w życiu tak samo. Proszę was, bo ja też wiele błędów w życiu popełniłem, jeśli chodzi o dzieci. Dzieciom mówiłem, spróbuj to. Może ci się uda, tak? Nie mówiłem im tego, zrób to, to ci się na pewno uda, tylko nieraz używałem jeszcze takiego cholernego słowa może. Nie ma czegoś takiego może. Nie zostawiamy sobie alternatywy żadnej. Robimy to i nie ma słowa może. Nam się uda. Musimy się tak zaprogramować na sukces. Musimy się zaprogramować na osiąganie naszych celów. Mówię, spróbuj. Słowo, które powinno w ogóle być wykreślone gdzieś tam ze słownika ortografii czy polszczyzny. Nie ma takiego słowa. Może to też jest takie troszeczkę bardzo niebezpieczne słowo, bo może tak, bo może siak. Też nie powinno być tego słowa. To powinien być określony kierunek, określony cel. Więc mówię, jeśli nawet mam małe dzieci, chcę czegokolwiek ich nauczyć, kreatywności, nie mówmy spróbuj, tak? Tylko zrób to, pokaż mu, jak to się robi, ale róbcie to. Biznes, jeśli ktoś, bo dzisiaj też ktoś do mnie zadzwonił i mówi tak, panie Michale, okej, no wszedłem do tego networku, wszedłem do zespołu, ale ja chciałbym tak spróbować. Ja mówię, jeśli będziesz chciał spróbować, no to okej, to będziesz całe życie próbował. No bo tobie się nic nie uda. No co to jest? Jak można biznesu próbować? Biznes albo się robi,
Robi się go z pełnym zaangażowaniem, osiągając pełne rezultaty, sukces i tak dalej, to co zamierzyliśmy, a nie próbujemy tego. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście mój przekaz, ale chciałem wam, dzisiaj krótko, nie będę długo was męczył, chciałem, żebyście usunęli to słowo spróbuj w ogóle ze swoich myśli. Żeby tego spróbuj nigdy w życiu się nie pojawiło u was, tylko robię to, osiągam ten cel. To, co zamierzyłam, to, co zamierzyłem, osiągam to. Nigdy tego nie próbuję. Mówię, spróbować to możecie smak zupy, smak, nie wiem, cukierka, czegokolwiek. Możecie polizać, czy będzie wam odpowiadał. Coś mało istotnego. Tak samo przy związkach partnerskich. Też słyszałem ostatnio na Grzesiaku taką wypowiedź, byłem akurat na jednym ze szkoleń. Ktoś mówił, no spróbuję mój związek odbudować. Jeśli będziesz ty próbował związek odbudować partnerski, to ty nigdy partnerskiego związku nie odbudujesz. Albo wy bierzecie się w garść, lewa połówka, prawa połówka i robicie coś z sobą, albo próbujecie całe życie. Nie ma czegoś takiego próbowania całe życie. Jest tylko my, cel i koniec. Nie ma próby, tylko dążymy do danego celu. Słuchajcie, ja wam życzę, jak robicie biznesy, ja wam w różnych networkach zapewne jesteście, w różnych zresztą biznesach jesteście. Życzę wam, żeby nigdy to słowo spróbuj, spróbuję nie pojawiło się u was. Tylko jeśli macie cel, macie określoną drogę do tego celu i żebyście dążyli. Taka, żeby była pełna determinacja, tak? Ja nie mówię, żebyście po trupach szli, ale była pełna determinacja, że ten cel musicie osiągnąć. Tego naprawdę wam życzę, bo branża networkowa to też widzę, że ciągle ta walka trwa gdzieś tam w sieci, przechwalanie się, jeden network lepszy, drugi gorszy. Spróbuj w moim odejść z tego networku, to mnie bardzo śmieszy. Tak naprawdę branża powinna się wspierać. Ja lubię ludzi, tak jak powiedziałem kiedyś, z Oreo, z iPhone'u, Just Plus, z wielu wszystkich, tak? Czy Duo Life. Mam wszędzie znajomych, tak? Ja robię co innego, oni robią co innego. Ja nigdy nikomu nie rzucam kłód pod nóg, bo to bez sensu. Powinniśmy się wspierać, wymieniać doświadczeniami nawet. Chodzić nawet na wspólne seminaria, szkolenia, tak? U Piotrka Mosio byłem na Elicie. Tam, słuchajcie, zebraliśmy się ludzie, było blisko 300 osób z różnych networków. Potrafiliśmy nawet wspólnie działać, bo mieliśmy jakieś szkolenia takie grupowe w małych grupach. To też moi partnerzy w grupie byli z jakichś innych całkowicie networków. Potrafiliśmy się zjednoczyć, tak? Chciałbym, żeby i w tym necie kiedyś, tak żebyśmy się zjednoczyli, tak naprawdę pokazali te pozytywne aspekty tego network marketingu, ale też nie zapominając, że każdy network marketing ma taką troszeczkę ciemną osłonkę, bo nie mówimy o nowych aspektach, o nowych partnerach, o nowych osobach, które wchodzą do tego biznesu, że to jest bardzo ciężki biznes, to jest cholernie ciężki. Network marketing to jest naprawdę wymaga od nas takiej potężnej samodyscypliny i wymaga od nas, żeby nigdy nie było czegoś takiego jak słowo spróbuj. Tam wchodzimy, robimy, tak? Osiągamy sukcesy. Teraz moim marzeniem, słuchajcie, byłem troszeczkę na Teneryfie, wróciłem tutaj i moim marzeniem jest tak naprawdę wyjechać gdzieś na jakieś wyspy i tam siedzieć albo jeździć od wyspy do wyspy i tak spędzić no, x następnych lat. Ale żadna praca stacjonarna, żaden biznes, który tutaj prowadzę w Polsce, tego mi nie umożliwi. Wiem, że network marketing to mi umożliwi. Będę jeździł od jednej wysepki do drugiej, posiedzę sobie tutaj miesiąc, na ten miesiąc i będę tak żył, bo uważam, że człowiek też nie może być do końca przywiązany. Mówi się, starych drzew się nie przesadza. Głównie prawda. Słuchajcie, wiele ludzi starszych poznałem no właśnie na Teneryfie, gdzie przyjechali na ostatnie, powiedzmy, lata swojego życia, bo nie chcieli być w Niemczech, w Anglii czy w innych krajach, tak? Chcieli coś ciepłego, coś nowego. Ludzie zwiedzają. Właśnie na każdym etapie życia możemy sobie wybrać jakiś kierunek, tak? Nie jesteśmy związani, nikt nas nie przyspawał do tej ziemi. Powiedzmy, ziemi, w tej chwili jesteśmy Polakami, do tej ziemi piastowskiej, tak? My możemy zmienić. Jesteśmy też Europejczykami, ale też jesteśmy obywatelami świata, jak ja to siebie określam, tak? Każdy kierunek dla nas jest kierunkiem właściwym, bo tam, gdzie jest nasze serce, tam przebywamy, tam jest nasz dom. Niekoniecznie tu, gdzie te fundamenty są, tak? Pamiętajmy oczywiście o korzeniach, gdzie się urodziliśmy, ale nie możemy też być tak ciągle przyspawani do jednego miejsca, bo wiele osób, widzę, chciałoby coś zrobić ze swoim życiem, ale boi się. Boi się reakcji otoczenia, boi się też swoich myśli, tak? Boi się reakcji tego najbliższego swojego otoczenia, czyli rodziny. Słuchajcie, wy żyjecie jednym swoim życiem. Musicie przeżyć wspaniale. Za chwileczkę no, przyjdzie, nie wiem, 50, 60, 70, 80 lat mamy. Czas umierać, tak? Czas już tam śmierć zapuka w okienko.
No i teraz robimy sobie rachunek sumienia, co my osiągnęliśmy, tak? Co my zwiedziliśmy, czy nasze życie jest spełnione? Nie, bo to też jest to słowo diabelne próbuj, tak? Spróbuj zastanowić się, czy wyjedziesz, spróbuj coś sprzedać, spróbuj coś kupić, spróbuj, nie wiem, z kobietą się mężczyzna przespać, czy odwrotnie, i wszystko spróbuj. Nie może być próby, nie może być tego słowa może nawet, tak? Nie może być jakiejś analogii tej wahania na szali. Jeśli chcemy coś robić, oczywiście to musi być też etyczne, tak? Ja nie mówię, żebyśmy kogoś chcieli zabić, okraść i tak dalej, ja nie biorę w ogóle pod uwagę takich rzeczy, ale jeśli chcemy coś mieć, być spełnieni w życiu, jeśli chcemy, nie wiem, zwiedzić kawałek świata, czy stać się wolontariuszem, czy nie wiem, kupić sobie samochód, to tak ukierunkujemy nasze działania, aby to osiągnąć. Nie ma wtedy próby, tylko robimy to i osiągamy. Więc słuchajcie, ja wam tego życzę. Tak naprawdę branża network marketing, którą ja zawsze będę popierał i zawsze uważam, że to jest jedna z najlepszych branż, jest mi najbliższa sercu. Oczywiście zdrowie, aromaterapia i te inne rzeczy również. Powinna się zjednoczyć, powinna się scalić, tak? Mamy ileś firm, ale powinniśmy działać, wspierać się w ogóle. Powinny być wspólne szkolenia, wspólne też eventy. Nie wiem, to mi się śni, że tak kiedyś może będzie, a nie jakieś tam kłótnie, przechwałki. Jeden pisze, że mój biznes lepszy, drugi jest gorszy, tak? Moje produkty wspaniałe, twoje do dupy za przeproszeniem. No i bez sensu to jest, po co? Każdy i tak wybierze dla siebie odpowiedni produkt. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, no to taki miałem generalnie, moi drodzy, leciutki, krótki przekaz o tym spróbuj, aby zginął tak naprawdę z waszego słownika. Ja powiem szczerze, jak zrozumiałem to, że nie ma czegoś takiego jak spróbuj, zaczęło mi się moje życie naprawdę układać. Mogę sobie pozwolić nawet nie tylko finansowo na więcej, ale też emocjonalnie na więcej. Więc są takie słowa, które tutaj są zakodowane typu spróbuj, które powinny zniknąć. Ich nie ma. Nie ma. Coś robimy, tak? Nie może. I też nie krzywdźcie, ja swoje dzieci skrzywdziłem, bo ja mówiłem spróbuj to, spróbuj tamto. Wielką krzywdę im wyrządziłem, ale zrozumiałem to po iluś latach, tak? Też nikt tego nie pokazał mi, nie nauczył mnie, no bo nie było takiej edukacji kiedyś. Też musiałem przeczytać x książek, sparzyć się x razy, tak? Żeby pewne aspekty tego życia zrozumieć. Też nie wolno dzieciom mówić spróbuj coś, tylko zrób to, tak? Czy zrobisz to? Wierzyć w to dziecko, że ono to zrobi. A nie spróbować, nie poddawać mu jakiegoś tam tego chochlika, diablika, który usiądzie w głowie, w tej podświadomości i mówi, a ty masz spróbować tylko, nieważne czy się uda, czy nie uda, ty masz tylko spróbować, tak? Jeśli oczywiście nam coś nie wyjdzie, to też nie traktujmy tego jako porażkę, tylko traktujmy jako naukę. Przecież dziecko małe, zanim wstanie na te nogi, dwie nogi, ono raczkuje, tak? I teraz tak, ono musi wiele lekcji przejść w swoim życiu, aby stanąć na te dwie nogi. Ono się nigdy nie poddaje. My oczywiście, już starsi ludzie, starsi, no wraz z wiekiem zatracamy tą wspaniałą lekkość dziecka, jak ja to określam. Ten chęć poznania. Zobaczcie, małe dziecko idzie do przedszkola, gdziekolwiek, ono chce poznawać nowych ludzi. My go też krzywdzimy, bo co takiemu dziecku mówimy? Nie odzywaj się do obcego pana, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zakodowani. Dlaczego networkerzy muszą walczyć z sobą, żeby nawiązywać nowe relacje? Że początkowo boimy się wyjść, podejść do kogoś na ulicy, czy zadzwonić, wziąć telefon i zadzwonić, spytać się, przedstawić swój biznes. Dlaczego się boimy? Bo nam to zakodowano. Bo nam kiedyś mówili, że nie wiem, mi to mówiono, jak do szkoły podstawowej chodziłem, byłem małym dzieckiem. Michał, jeździ czarna Wołga, nigdy nie podchodź do samochodu, bo ten pan cię tam wciągnie do samochodu i wywiezie. Ja rozumiem, że jest wiele tragedii, wielu tam dewiantów, zboczeńców, ale też dziecko musimy to uczulać, że nie może się bać podejść do kogoś, zapytać się, nawiązać relacje, bo właśnie my jak w wieku starszym będziemy mieli wielką krzywdę, będziemy zakodowane, że do obcych osób się nie odzywamy, że boimy się wystąpić, u mnie dziewczyny gdzieś fajnie już live'y robią, tak, z mojego zespołu, ale ile ja musiałem tłumaczyć, żeby tego live'a zrobiły, bo one się bały powiedzieć do kamery, nie wiem, kamera nie gryzie, kochani. Każdy z was, Bożynka, robisz live'y? Zacznij robić, tak? Bardzo wspaniała kobieta teraz słucha, tutaj między nami jest. Ale ona też musi live'y. Każdy z was live'y kręcić. Każdy ma wspaniałą historię. Każdy ma wspaniałe serce, żeby przekazać dalej. Tylko musicie się otworzyć na ten świat. Nie możecie się bać. To tak jesteśmy zaprogramowani. Musimy przełamać te kanony. Okej. Okay. Słuchajcie, jutro już będzie troszeczkę inny temat. Będzie już aromaterapia. Więc wrócimy do fajnego
Fajnego olejku. Olejek, który mnie zainspirował, gdzieś tam poczytałem, później zacząłem go stosować. Musiałem trochę poczekać. Dzisiaj opublikowałem nawet post na temat papai. Wcześniej jadałem na Teneryfie z tego tytułu, że Teneryfa jest, hoduje się tam tą papaję, tak? Więc tam dużo objadłem się jej. Jest naprawdę wspaniałym owocem. No i też sięgnąłem po olejek z papai. Poczytałem dużo, kilka publikacji też medycznych. Słuchajcie, nawet nie wiedziałem, że jest takim dobrodziejstwem, jeśli chodzi o samą naturę, co natura dała nam, ten owoc i ten olejek. Więc jutro już będzie o olejku z papai. Zapraszam Was już serdecznie na 18. Dzisiaj mogę Wam życzyć jak zwykle tylko banana z całego serducha. Gdzieś tam motywacyjnie Was jeszcze podnoszę na duchu. Jesteście wszyscy piękne, piękni, tak? Więc szanujcie siebie. Zawsze sobie to też przed lustrem powtarzajcie. Też jesteście zwycięzcami. Tylko nigdy nie możecie nic spróbować, a iść na maksa. Tego Wam życzę tak naprawdę. Pozdrawiam, miłego wieczoru życzę i zapraszam jutro na 18. Hej!